20 stycznia niemiecka firma prawnicza opracowała raport obejmujący blisko 75 lat i dokumentujący 500 zgłoszonych przypadków nadużyć w decyzji monachijsko-fryzyjskiej. Media zwróciły szczególną uwagę na cztery przypadki, które papież Benedykt miał zaniedbać podczas pełnienia funkcji arcybiskupa. 95-latek przeprosił w imieniu Kościoła wszystkie ofiary nadużyć za doznane krzywdy, a także zaprzeczył wszelkim oskarżeniom. Chociaż Benedykt XVI nie udziela już wywiadów, jego prywatny sekretarz arcybiskup George Genswein udzielił telewizji EWTN ekskluzywnego wywiadu w języku niemieckim, którego tematem był bardzo osobisty list Benedykta i jego postępowanie w związku z kryzysem nadużyć w Kościele i dlaczego papież nigdy nie kłamał w sprawie tuszowania przypadków nadużyć. Ekscelencjo, jest pan prywatnym sekretarzem papieża Benedykta XVI. Jak on się czuje? Jak przyjął doniesienie o nadużyciu? i co sądzi o towarzyszącej mu burzy medialnej. Dziś rano, jak co dzień, odprawiliśmy razem mszę świętą. Potem odmówiliśmy jutrzni i zjedliśmy śniadanie. Potem on zajął się swoimi sprawami, a ja przyszedłem tutaj. Ma się dobrze. Presja została zniesiona dzięki Bogu po opublikowaniu go listu i sprawdzeniu faktów, ale mogę powiedzieć, że zawsze był spokojny i pełen w Bogu. Oczywiście czym innym jest oprzeć się presji, a czym innym jest wytrzymać ją wewnętrznie. Ale dzięki Bogu udało mu się to, jest spokojny, a przede wszystkim nigdy nie stracił poczucia humoru. W swoim ostatnim liście Benedykt XVI przeprosił ofiary przemocy seksualnej, ale jednocześnie odrzucił wszystkie oskarżenia. Jak to się ma do siebie? Zna pan tę historię. Po opublikowaniu raportu monachijskiego popełniono błąd, ale to nie był błąd papieża Benedykta, jak sam zaznaczył w swoim liście. Sprawdzenie faktów wyjaśnia, jak do tego doszło. To było przeoczenie, które niestety się zdarzyło. Nie powinno było się zdarzyć, ale tak się stało. Wciąż pamiętam, kiedy przeglądaliśmy oświadczenie, które wysłał do kancelarii prawnej podczas ostatniej sesji pytanie-odpowiedź, powiedział: Tego spotkania, tego słynnego 15 stycznia 1980 roku, nie pamiętam. Ale jeżeli jest napisane, że byłem nieobecny, to ta nieobecność jest udowodniona. Albo była udowodniona wtedy na podstawie dokumentu z tego spotkania. I tu właśnie nastąpiła pomyłka. Więc jeśli jest napisane, że byłem nieobecny, to ja to akceptuję. Ja nie pamiętam. Odpowiedziałem na to, ojcze święty, to jest w plikach cyfrowych, które właśnie sprawdziliśmy, więc możemy przyjąć, że to prawda. Nie sprawdzano tego ponownie, w ogóle aż do końca. Sprawdzono ponownie dopiero wtedy, gdy przedstawiono raport. Jeden z ekspertów powiedział: Mamy dowód, że Benedykt był obecny, a nie nieobecny. Byłem zszokowany. Inni też byli zszokowani. I wtedy sprawdziliśmy to jeszcze raz. I rzeczywiście doszło do pomyłki. Powiedziałem o tym papieżowi Benedyktowi, a on powiedział: Musimy natychmiast powiedzieć, że to był błąd z naszej strony. To nie było zamierzone, a więc nie było to kłamstwo. Kłamstwa zdarzają się celowo. To była pomyłka. Musimy to ogłosić tak szybko, jak to możliwe, nalegał. Przygotować komunikat prasowy. Przedyskutować go z sekretariatem stanu, a potem zrobić kolejny krok. I tak po południu 24 stycznia rozdałem komunikat prasowy i zapowiedziałem, że będzie oświadczenie, w którym papież Benedykt osobiście skomentuje tę sprawę. A potem wyszło jego oświadczenie, powiedział, napisze osobisty list, ale powinna w nim być również odpowiedź na zarzuty wobec mnie. I to nie tylko na zarzuty, ale i na insynuacje oparte na materiale aktowym. Będzie więc to osobisty list ode mnie, a w drugiej części to będzie załącznik, lub jak to nazywamy po niemiecku sprawdzenie faktów. Napisał list, a doradcy, których znamy już z nazwiska, którzy również pomagali mu przy oświadczeniu, zrobili swoje i opowiedzieli, jak doszło do tego błędu, a także kto jest winny lub kto odpowiada za niego. O tym błędzie. Jeśli pozwolisz, że przedstawię to w kontekście, raport o nadużyciach liczył ponad tysiąc stron. Papież Benedykt otrzymał katalog pytań przed opublikowaniem tego raportu, w tym tysiące stron dokumentów. Trzeba było je przejrzeć, a następnie na podstawie tej pracy napisał 82-stronicową odpowiedź. W dokumencie tym pojawił się błąd, dotyczące tego, czy Benedykt uczestniczył w spotkaniu, czy nie. Jednak przypadki przemocy seksualnej nie były nawet omawiane na tym spotkaniu. I jest to udokumentowane. Ale nie jest coś, co do tej pory można było usłyszeć w doniesieniach medialnych, prawda? Pozwólcie, że nakreślę wam pewne tło. Papież Benedykt został zapytany, czy nie zechciałby wziąć udziału w tym raporcie. Odpowiedział: nie mam nic do ukrycia, chętnie to zrobię. Następnie otrzymał około 20 stron pytań i został poinformowany, że oczywiście będzie miał możliwość zapoznania się z dokumentacją, na podstawie której pytania zostały opracowane. Papież Benedykt odpowiedział, że ze względu na swój wiek nie będzie mógł udać się do Monachium, a tym samym nie będzie mógł udać się do ordynariatu arcybiskupiego, aby zapoznać się z dokumentacją archiwalną. Wówczas zasugerowano, że można by to zrobić również cyfrowo ale ponieważ papież Benedykt nie zna nowego świata komputerowego cyfrowego zasugerowałem aby zlecił to profesorowi profesorowi Myklowi z Rzymu jak już zostało powiedziane którego bardzo dobrze znam i cenię jest prawnikiem kanonistą i bardzo dobrym teologiem musiał on również podpisać deklarację poufności dla diecezji i kancelarii prawnej w której oświadczył że przyjmie zadanie i oczywiście będzie milczał tak też zrobił i wtedy przedstawiono mu 8 tysięcy stron cyfrowych zapisów. Nie mógł ich skopiować i wkleić. Musiał więc robić to, co robił, gdy był studentem. Musiał robić notatki. I w nich jest niesamowita masa informacji. W rzeczywistości informacja o formacie cyfrowym nie była podana od samego początku, ale dopiero na życzenie. I w ten sposób się z nimi zapoznał. A potem oczywiście wszystko zostało ułożone w logiczny ciąg w odniesieniu do pytań. Następnie konsultanci lub pracownicy przygotowali pierwszy projekt. Benedykt rzucił na niego okiem. I już w tym pierwszym projekcie było zamieszanie, błąd. Nikt nie zauważył tego błędu ani żaden z czterech współpracowników, ani ja, ani papież Benedykt. Było tak jak powiedziałem wcześniej, kiedy zapytał mnie, czy to prawda, że nie byłem obecny. Tak, tak jest napisane. Tak jest napisane w aktach. I na tym polegał błąd. No i potem wszystko ruszyło do przodu. Oświadczenie zostało wysłane pocztą. 82 strony napisane przez konsultantów, które Benedykt systematycznie korygował, wprowadzając też pewne zmiany i poprawki. I w końcu były to 82 strony. I wtedy pojawiła się krytyka. To jest zbyt prawnicze. Nie jest to głos Benedykta, mówiono. Ale na pytania prawne, które często są dość skomplikowane i napisane nieco falistym językiem, jeśli mogę się tak wyrazić można odpowiadać tylko tym samym językiem. Prawie 500 przypadków zostało udokumentowanych w tym raporcie. Papież Benedykt został oskarżony o niewłaściwe potraktowanie czterech spraw. W jednej z tych spraw chodziło o spotkanie, które miało miejsce ponad 40 lat temu w archidiecezji. I o to w końcu chodzi w całej tej aferze. List papieża został niedawno opublikowany. Był to list bardzo osobisty i zawierał również bardziej prawną odpowiedź. Zawierał dowód, że wszystkie zarzuty są błędne, ale list jest emocjonalny w tonie i papież przeprasza wszystkie ofiary w imieniu Kościoła. Wielu przedstawicieli mediów zinterpretowało to tak, jakby przepraszał on konkretnie za konkretne przypadki. Ale tak nie było. Zanim odpowiem na pańskie pytanie, chciałbym wrócić do niesławnego spotkania. W protokole z tego spotkania czytamy Obecny arcybiskup kardynał Ratzinger, ówczesny wikariusz generalny nie był obecny. Był nieobecny. Odpowiedzialny za te sprawy personel otrzymał prośbę z diecezji w Niemczech, w której pytano, czy ksiądz przyjeżdżający na pewien czas do Monachium na leczenie mógłby zamieszkać na plebanii w Monachium. To właśnie było tematem spotkania. Prośba decyzji została przyjęta. Odpowiedzieli wskażemy księdza lub proboszcza, w którego probostwie będzie mógł zamieszkać. W ogóle nie chodziło o treść. To znaczy chodziło tylko o to, czy ta prośba powinna być przyjęta, czy nie. I kardynał Ratzinger, który był obecny, oczywiście się zgodził. Oczywiście, jeśli możemy pomóc, to pomożemy. To, co się później wydarzyło, współpraca tu, współpraca tam, było poza jego wiedzą. Wówczas w ogóle o tym nie mówiono. Również przyczyna leczenia, że był to prawdopodobnie ksiądz pedofil, nigdy nie została wspomniana. Nie ma o tym wzmianki w protokole. Twierdzenie, że on o tym wiedział, że go chronił i tuszował, jest po prostu kłamstwem. I muszę powiedzieć szczerze: to jest insynuacja. To po prostu nie jest prawda. Trzeba znać fakty takimi, jakimi są, a także akceptować je takimi, jakimi są i wtedy można je interpretować. Ale nie można stawiać wózka przed koniem. Po prostu nie można. To jest insynuacja. Która ostatecznie odbiera moralną wiarygodność papieżowi Benedyktowi, a wtedy nie może on już się bronić. Ale proszę pozwolić mi odpowiedzieć na pytanie, które zadał mi pan wcześniej. Ma pan całkowitą rację. Pisząc ten list, Benedykt powiedział: To powinien być list bardzo osobisty. I właśnie dlatego istnieje to rozróżnienie między moim listem a sprawdzeniem faktów. Żeby ludzie widzieli, że to jest mój list. List, który ja napisałem. A fakt, czek, jest dziełem czterech współpracowników, których znam i których popieram. Ale ten list jest czymś, co on napisał, jeśli można tak powiedzieć, w obecności Boga. Ostatni akapit jest być może kluczem do tego wszystkiego. Pisze: Wkrótce znajdę się przed ostatecznym sędzią mojego życia, przed łaskawym sędzią. Zresztą nie po raz pierwszy przepraszał ofiary przemocy. Pamiętam bardzo dobrze i jest to również wspomniane w liście, że podczas swoich podróży jako papież często spotykał się z ludźmi, którzy byli wykorzystywani seksualnie przez księży. Te spotkania były bardzo emocjonalne. Zawsze w kaplicy, bez prasy, zawsze zaczynały się w kaplicy od krótkiej modlitwy, a potem było spotkanie. I widziałem potem, jakie skutki miały te spotkania. Mówiąc, to po prostu relacjonuję fakty. Wiele z tych ofiar zeznawało potem, czy to w radiu, czy w telewizji, jak to spotkanie przyniosło im dobre skutki, jak złagodziło wszystkie napięcia, ciężary. Benedykt zawsze powtarzał. Każda ofiara przemocy to o jedną za dużo. Każdy przypadek wykorzystywania to o jeden za dużo. I w końcu nie da się tego naprawić. Jedyną rzeczą, którą można zrobić, jest prośba o przebaczenie, a także prośba, że tak powiem, o oddanie tych osób w opiekę Bogu. Ekscelencjo towarzyszyłeś mu przez wiele lat. Jako ktoś, kto z nim pracował, kto go wspierał, mógłby nam Ekscelencja powiedzieć, czy jego stosunek do kwestii przemocy się zmienił, czy też zawsze był taki, jak go teraz przedstawił w liście? Pracowałem w Kongregacji Nauki Wiary od 1996 roku, to znaczy od 1996 roku jako pracownik, a potem od 2003 roku jako jego osobisty sekretarz. I od samego początku widziałem, jaka była jego postawa. Była dokładnie taka sama jak dzisiaj, taka sama jak wtedy, gdy był papieżem. Nigdy się nie zmieniła, wręcz przeciwnie. Od samego początku był przekonany, że istnieje potrzeba przejrzystości. Potrzeba jasności, że musimy nazywać rzeczy po imieniu i że nie wolno nam niczego ukrywać. I robił to razem z Janem Pawłem II, starając się, by czyny szły za przekonaniami. Innymi słowy, co musi zrobić Watykan, co musi zrobić Kościół, aby rzeczywiście osiągnąć ten cel? Nastąpiła zmiana mentalności, za którą oczywiście musiała pójść zmiana na poziomie prawnym, co oznacza, że faktycznie musiały istnieć narzędzia, aby móc coś z tym zrobić. Następnie Jan Paweł II przekształcił Kongregację Nauki Wiary w sąd, jeśli mogę tak się wyrazić, nadając jej niezbędne kompetencje. Ta kompetencja była wcześniej przyznana innej kongregacji. Odebrał ją tej kongregacji i przekazał Kongregacji Nauki Wiary. I od tego czasu trwa proces naprawy, wyjaśniania. Benedykt wtedy jeszcze, kardynał Ratzinger. Czy on również odegrał decydującą rolę w zajmowaniu się przypadkami przemocy seksualnej w Kościele? On nie tylko odegrał decydującą rolę. On był decydującą postacią, decydującym człowiekiem, tym, który nie tylko sugerował przejrzystość, ale także podjął konkretne kroki w kierunku przejrzystości. Można powiedzieć, że jest on Ojcem Przejrzystości. I w ten sposób udało mu się przekonać również papieża Jana Pawła II. Czy było mu łatwo, czy musiał walczyć? Czy jego wysiłki reformatorskie były przyjmowane z otwartymi ramionami? Nie chciałbym zdradzać szczegółów, ale rzeczywiście istniał wewnętrzny opór, i ten opór był pokazywany bardzo wyraźnie. Ale zawsze był przekonany, że ten opór można i trzeba przezwyciężyć z pomocą Jana Pawła II, i tak się stało. Bogu niech będą dzięki. Jeśli sięgnie się do archiwów zgromadzenia, można zobaczyć serię ważnych dokumentów, które krok po kroku, jak mozaika, Prowadzą do tego właśnie celu. I tak było dalej. Jako papież, oczywiście, kontynuował wytyczanie tej granicy na wyższym i bardziej skutecznym poziomie. I jest to granica, którą kontynuuje również papież Franciszek. Osobiście niewiele czytałem i słyszałem o tych faktach w ostatnich dniach i tygodniach w mediach. Czy ksiądz ma wrażenie, że po tym liście, także po tym prawnym wyjaśnieniu, Wierni na całym świecie zrozumieli, że wszystkie zarzuty zostały wyjaśnione i odparte. Jak ksiądz arcybiskup to widzi? Czy tak się stało? Gdybym mógł to ocenić, czułbym się o wiele lepiej. Nie wiem tego na pewno. Mogę tylko powiedzieć, że były i są bardzo różne reakcje mediów, różne także w różnych krajach. Kiedy patrzę na przykład na Niemcy, muszę powiedzieć, że ludzie próbowali. I tu trochę uogólniam, oskarżyć o coś papieża. Dało się zauważyć wielkie, czasem wręcz nieumiarkowane uprzedzenie do jego osoby, połączone z niemniejszą, nieumiarkowaną ignorancją faktów. Albo się ich nie zna, albo nie chce się ich traktować poważnie, bo mogą nie pasować do stworzonej narracji. I to oczywiste, że wobec tego człowieka. Czy to kardynała Ratzingera jako prefekta, czy to papieża Benedykta XVI, utrzymywane są pewne rzeczy, które po prostu nie są prawdą. To znaczy, że istnieje pragnienia, aby surowo się z nim rozprawić. I to jest dla mnie po prostu szokujące. Człowiek, który w tej ważnej kwestii, całej kwestii wykorzystywania i pedofilii zasugerował, a następnie wdrożył zdecydowane środki, aby pomóc, czy to jako prefekt, czy jako papież, jest oskarżany o coś, co zaprzecza 25 latom jego pracy. Tak więc to, co widzę raz po raz, to z jednej strony ignorancja, a z drugiej strony nadmierne przecenianie własnej opinii. I to jest coś, co nie ma nic wspólnego z rzetelnym relacjonowaniem. Mogę tylko mieć nadzieję, że ludzie, którzy czytają i czytali ten list, ludzie, którzy znają kardynała Ratzingera, papieża Benedykta, nie dadzą na siebie wpłynąć lub przekonać się takim stroniczym osądom. Taka jest moja nadzieja. Możemy więc już chyba powiedzieć, że reputacja Benedykta XVI bardzo ucierpiała z powodu tego raportu o nadużyciach i niesłusznych podejrzeń. Ale dlaczego stało się to właśnie teraz? Chyba możemy trochę spekulować. Czy ten raport ma również wymiar polityczny, zwłaszcza gdy myślimy o sytuacji kościoła w Niemczech? Kiedy dwa lata temu zlecono przygotowanie tego sprawozdania, o ile dobrze pamiętam, miało ono zostać opublikowane w zeszłym roku. Następnie z różnych powodów było ono przekładane. Ostatni raz przesunięto je chyba z listopada na styczeń. Możemy spekulować, w jakim stopniu jest to związane czasowo-przyczynowo lub przyczynowo z tym, o czym pan wspomniał czyli mówiąc wprost, ze ścieżką synodalną w Niemczech i innymi ruchami. Ale jedno jest jasne. Pewne cele, do których dąży ścieżka synodalna, są czymś, w czym osoba i dzieło Benedykta stoją na przeszkodzie. I istnieje to wielkie, wielkie niebezpieczeństwo, że wszystko, co ma związek z pedofilią i wykorzystywaniem, jest teraz traktowane monokauzanie, że tak powiem aby najpierw otworzyć tę drogę, a potem nią podążać. W zeszłym tygodniu widzieliśmy, jakie teksty zostały uchwalone i gdzie to ma prowadzić. Mówimy więc o nauce moralnej Kościoła. Uczestnicy drogi synodalnej w Niemczech głosowali w takich kwestiach jak seksualność, małżeństwo, kapłaństwo i odrzucali stanowisko kościoła. No cóż, chodzi mi o to, że ścieżka synodalna jest wydarzeniem, które mówiąc teologicznie czy kościelnie nie odpowiada synodowi. Jest to wydarzenie, które może się odbyć i które może również zaowocować tekstami. Ale te teksty nie są w żaden sposób wiążące. A już na pewno nie dla życia kościoła. Zobaczymy, w jakim stopniu skutki tych tekstów mogą być owocne lub nie dla procesu synodu światowego. Jestem przekonany, że nie będą one owocne. Jeśli chcę innego kościoła, który nie jest już oparty, że tak powiem, na objawieniu, jeśli chcę innej struktury kościoła, która nie będzie już sakramentalna, ale pseudodemokratyczna. To muszę również widzieć, że nie ma to nic wspólnego z katolickim rozumieniem, z katolicką eklezjologią, z katolickim rozumieniem Kościoła. Raport został również wykorzystany do uzasadnienia drogi synodalnej w Niemczech. Przedstawiono go jako odpowiedź na doniesienia o nadużyciach. Czy nie należałoby powiedzieć, że mamy tu do czynienia z polityczną, a nawet ideologiczną agendą, a ofiary przemocy są wykorzystywane? Takie jest również moje przekonanie. Zawsze mówi się, że ofiary nadużyć są w centrum zainteresowania. I to jest absolutnie słuszne. Istnieje jednak również pojęcie nadużycia nadużycia. I to jest właśnie niebezpieczeństwo z tym związane. Nie wolno nam zapominać, że zawsze, gdy ktoś próbuje manipulować czymś lub kimś, nie robi nic innego, jak próbuje osiągnąć cel. Ukrywając go za inną rzeczywistością, że tak powiem, aż do momentu, gdy wydaje się, że cel został osiągnięty. Ale z całą szczerością mogę powiedzieć, że jestem optymistą. Zaletą życia tutaj w Rzymie jest to, że ma się kontakt z tak wieloma różnymi narodami, z tak wieloma różnymi kontynentami. I niektórzy mówią mi, nie możemy lub już nie rozumiemy, co się dzieje w Waszym kraju. Jeśli w Niemczech mówiąc ogólnie ci, którzy spotkali się we Frankfurcie i którzy teraz mają swoje teksty, uważają, że muszą uczyć Rzym, że ich ważny głos musi być słyszalny w Rzymie, aby, że tak powiem, pomóc Rzymowi to proszę bardzo. Ja byłbym jednak bardziej ostrożny. Byłbym trochę mniej i teraz mówię to brutalnie zadufany. Wrzuciłbym niższy bieg, także jeśli chodzi o to, jak prezentuję się publicznie. W swoim liście Benedykt wspomina również, że papież Franciszek wyraził swoje poparcie dla papieża emeryta. Jak to wygląda? W jaki sposób go wspiera? List, w którym jeszcze raz i w naprawdę wzruszających słowach zapewnił go o swoim wsparciu, solidarności i poparciu. Mówiąc papieżowi emerytowi, że może na niego liczyć, zapytano mnie, czy nie można publikować tego listu. Jest to list papieża Franciszka do Benedykta i jako taki powinien pozostać poufny i prywatny, ale wolno o nim mówić. Ekscelencjo, papież Benedykt XVI wspomniał w swoim liście, że jest już u kresu swojego długiego życia. Zabrzmiało to prawie jak list pożegnalny. Jak będziemy pamiętać Benedykta XVI? Jakie będzie jego dziedzictwo? Niektórzy komentatorzy stwierdzili, że ten list jest rodzajem duchowego testamentu. I ja się chyba z tym zgadzam. W pewnym sensie ten list jest duchowym testamentem, ponieważ pisał go przed obliczem Boga, jako człowiek wiary. Człowiek, który, jak wiemy, chciał umieścić w swoim herbie biskupim słowo z listu św. Jana z Veritatis. Współpracownicy prawdy. To była, że tak powiem, czerwona nić, która przewija się przez całe jego życie jego życie naukowe, osobiste, ale także kapłańskie i papieskie. Jest on głęboko przywiązany do tego Motta. Robił wszystko, by żyć zgodnie z nim, także i przede wszystkim w odniesieniu do prawdomówności. Jestem przekonany, że kiedy miną te burze i niektóre z rzeczy, o które go oskarżano, po prostu zgniją, mówiąc wprost. Zobaczymy, że jasność jego myśli, jasność jego pracy, rzeczy, które robił, świecą jasno i są wielkim skarbem dla Kościoła, dla tych, którzy wierzą, dla wiernych skarbem, który może przynieść wiele owoców. Ekscelencjo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. wersja polska Anna Pietrus. Montaż Jakub Piechnik. Czytał Hubert Czarnocki.